Dzień dobry, jest 21 maja, jestem w Warszawie. Tak, trochę wieje, ale zobacz, po co tutaj przyjechałem. Nie wiem, czy wiesz, że 21 maja odbywa się jubileuszowy, 25 już piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tak, bo właśnie jestem po Centrum Nauki Kopernik. Zobacz, ilu ludzi tutaj przyjechało po to, żeby doświadczyć różnych eksperymentów z wodą i dowiedzieć się trochę więcej o wodzie. A ja tutaj jestem na zaproszenie Kulczyk Foundation, żeby Wam pokazać coś fantastycznego dla nauczycieli i dla uczniów. Zobaczcie, co mnie tutaj przywiodło. Kulczyk Foundation oraz Polenergia na dzisiejszym pikniku przedstawia wspólny projekt Graj z nami w zielone. Jest to projekt edukacyjny i ekologiczny. W ramach współpracy przygotowaliśmy materiały edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych. Są to gotowe scenariusze zajęć lekcyjnych dla nauczycieli oraz edukatorów szkolnych. Tematem dzisiejszego pikniku jest woda oraz jej rola w środowisku. Dlatego na naszym wspólnym stoisku dzieci mają możliwość przygotowania wielu ciekawych eksperymentów i doświadczeń. Między innymi mogą przygotować turbinę wodną oraz dowiedzieć się, ile wody znajduje się w organizmie człowieka. Poznajcie mojego serdecznego kolegę Marcina Perkuńskiego, Supertata TV. Powiedz mi, po co przyjechałeś na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik? Ponieważ jestem zafascynowany nauką ja osobiście i bardzo chcę tę fascynację przekazać swoim córkom. Przywiozłem ze sobą jedną z córek, pięciu, i chcę jej pokazać, jak nauka jest ciekawa i jest wszędzie, bo to jest właśnie ciekawe i to widać na tym pikniku. Są tutaj przedstawiciele bardzo różnych branż. Chemia, fizyka, ale też przyroda, tak jest bardzo dużo takich ekologicznych stanowisk. I naprawdę jest to pokazane z takim ukłonem w stronę dziecka, z taką narracją, którą one rozumieją. Więc pod tym względem uważam, że to jest świetnie przygotowane. Trochę nam wiatr komplikuje sytuację, ale mamy fajne okienka pogodowe, tak jak teraz błysnęło słoneczko. Będzie dobrze. Mam bardzo pozytywne doświadczenia z przedszkola, gdzie widziałem, że rzeczywiście edukacja ekologiczna jest na bardzo fajnym poziomie. Już na takim etapie recyklingu, na przykład co zrobić ze śmieci. Dzieci bardzo lubią przybierać takie śmieci i robić z nich nowe rzeczy. W szkole troszeczkę mi tego jeszcze brakuje i takich lekcji stricte ekologicznych myślę, że byłoby lepiej, żeby było więcej. A to, że to jest wplatane już w to, co mamy, jest ok, ale ciągle za mało, tym bardziej, że tu chodzi o naszą wspólną przyszłość. Tak sobie myślę, że to w sumie fajnie, że takie eventy jak taki piknik naukowy odbywają się. Stolica dzisiaj mocno wietrzna, ale mnóstwo ludzi tutaj przyszło. Jak sobie teraz oglądacie, to widać frajdę wśród dzieciaków, że mogą doświadczać różnego rodzaju zjawisk dla nas dorosłych, takich typowo, no takich typowych w zasadzie, nie? Czyli jakby nie robiących na nas wrażenia. Ale ostatecznie jak ktoś komuś opowie o tym, jak to działa i dlaczego to się dzieje, no to przecież dopiero zaczynamy odkrywać naukę. Myślę, że tutaj właściwie zaczyna się magia. I ja tak sobie myślę, że fajnie, że takie rzeczy dzieją się w Warszawie, ale przecież nie każdy ma taką możliwość, że jest w Warszawie, no i nie zawsze jest piknik naukowy. W związku z tym, jak tak sobie wyobrażam, że szansa byłaby na to, żeby w polskich szkołach nauczyciele mogli postarać się robić takie fajne lekcje, chociaż raz na jakiś czas, to takie scenariusze przygotowane przez Kulczyk Foundation, myślę sobie, że byłyby świetną podpowiedzią do tego, jak robić to dobrze. Nawet jeśli czasami nie mamy takiej podstawowej, bazowej wiedzy przyrodniczej, to tam jest krok po kroku wszystko pokazane, jak uczniów zaangażować w lekcje, jak trochę uczyć ich właśnie tej odpowiedzialności ekologicznej. To jest bardzo ważny temat dzisiaj. Oszczędność naszej planety, oszczędność zasobów i świadomość tego, że możemy na tyle, na ile potrafimy, robić pewne rzeczy mądrzej albo chociaż wiedzieć, co się dzieje dalej z efektami naszych codziennych działań. No i dotarliśmy na stoisko Kulczyk Foundation i Pol Energii. To tutaj właśnie można podoświadczać trochę o wodzie i o innych rzeczach, ale najważniejsze dla Was, bo nie możecie być tutaj prawdopodobnie 21 maja, bo ja tutaj jestem. Chociaż jak ktoś tutaj był, to zostawcie komentarz. Ważna informacja jest taka, że w każdym momencie możecie wejść na stronę internetową, która tutaj się wyświetla pod spodem, i na tej stronie internetowej możecie pobrać bezpłatnie PDF-y, które pozwolą Wam przeprowadzić ciekawe, tematyczne lekcje dotyczące
różnych trzech zagadnień: energii, odpadu i wody. W szkole podstawowej z uczniami te scenariusze są podzielone na konkretne grupy wiekowe, więc spokojnie tutaj się odnajdziecie. W tych scenariuszach znajdziecie całe instrukcje do tego, jak taką lekcję poprowadzić. Plus, uwaga, świetne kolorowe grafiki, które zawsze angażują naszych uczniów w to, żeby jakby wyciągnąć jakąś informację, wiedzę z danych zajęć. Polecam Wam, wejdźcie na tą stronę internetową, pobierzcie już teraz bezpłatne PDF-y, które zostały przygotowane we współpracy z Kudrzyk Foundation i Polenergią, po to, żeby właśnie szerzyć wiedzę ekologiczną, no bo ekologia to jest coś, co może nas tak naprawdę uratować. Znaczy, uratuje nas edukacja, ale to dzięki Waszej ciężkiej pracy i temu, że będziecie szerzyli tą wiedzę wśród Waszych i naszych uczniów. Wybaczcie, nie wejdę do środka Centrum Nauki Kopernik, bo widzieliście tą kolejkę, która się odbywała, znaczy była na zewnątrz, ale fantastyczne rzeczy dzieją się na zewnątrz, gdzie nie trzeba w zasadzie czekać za długo. Można było skorzystać z wozu strażackiego i trochę popsikać sobie sikawką. Można było przelewać wodę przez różne kubeczki. Na przykład na stoisku właśnie Kulczyk Foundation i Polenergii można było dowiedzieć się, jak w zasadzie działa gleba i z jakich warstw jest zbudowana i jak te warstwy w zasadzie przechowywują wodę i gdzie rośliny będą rosły chętnie, a gdzie tak naprawdę nie będą miały łatwego dostępu do wody. No i dowiedzieliśmy się też, jak zrobić wir w butelce i czym ten wir tak naprawdę jest i w czym pomaga. No, przy okazji na przykład na stoisku Polskiego Radia próbowaliśmy podpalić balon pełen wody i co się okazało, że on jednak nie pęka. Dlaczego? No właśnie odpowiedzią na to wszystko jest nauka i wiedza. Więc ja Was serdecznie zachęcam do tego, żebyście korzystali z wiedzy i nauki. Boże, jaki wiatr! Za chwilę będzie lało. Albo nie. Zobaczymy, co przyniesie pogoda. Piknik zbliża się ku końcowi, pogoda coraz gorsza. To już chyba pomału czas na to, żeby wracać do domu. Ale cały czas myślę, że w głowach wielu uczestników tego pikniku została w głowie taka, poza tymi dzwonkami, które grają z podłogą tutaj za mną, taka myśl o tym, no, że jednak warto dbać o to nasze środowisko i warto doświadczać, więc mam nadzieję, że rodzice w domach pogadają ze swoimi dziećmi, a my, nauczyciele, pogadamy ze swoimi uczniami w naszych szkołach w ramach zajęć lekcyjnych. Więc z tego nam wszystkim życzę, żebyśmy mieli taką dużą świadomość i czułość na to, co jest dookoła. I chyba kropi. Więc do zobaczenia w sytuacji, w której nie będzie padało. Trzymajcie się. Cześć.